Już tradycją się stało, że co roku w Nowej Rudzie organizowany jest Dzień Dziecka. W tym roku, jak i też w latach poprzednich, Dzień Dziecka w Nowej Rudzie obchodzono na Nowórskim Rynku. Głównym organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta w Nowej Rudzie przy współudziale tutejszego Miejskiego Ośrodka Kultury. W dniu dzisiejszym po raz kolejny jesteśmy na Nowórskim Rynku. Rozpoczynamy Festiwalem Piosenki Przedszkolnej. Festiwal ma już swoją 26. edycję. W tym festiwalu oczywiście biorą udział dzieci z przedszkoli noworudzkich i z klas 0 szkół podstawowych. Zaczynamy od trzechlatków, które, no wiadoma sprawa, śpiewają jak śpiewają. Ale jest zasada, że w przedszkolu śpiewają wszystkie dzieci i trudno nauczycielowi wybrać. Onego czasu festiwal był konkursem, ale w związku z tym, że no trudno oceniać dzieci właśnie na różnych poziomach, zadecydowaliśmy, no to było 20 lat do tyłu, zadecydowano, że będzie to przegląd, że będą to prezentacje po to, żeby dzieciom nie zabierać tej radości śpiewania. Jesteśmy jabłuszki, czarne jak łoski, mieszkamy w leśnie zielone, oczka mamy czarne, buźki granatowe, a sukienki są zielone i zelety nowe. A kiedy dzień nadchodzi, idziemy na jagody, a nasze czarne serca, biją nam radośnie, bum, da, 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 bum. Nauczyciele chcą pokazać, co robią z dziećmi. Więc ten śpiew jest też przeplatany tańcem. Widzieliśmy piękny taniec country, słyszeliśmy piękną rytmiczność pokazaną w tym utworze angielskim. Dzieciaki właśnie wystukiwały rytm. To jest też bardzo duża praca nauczyciela, który potrafi u dzieci wzbudzić właśnie to poczucie rytmu. A to się później przydaje. Ile osób się spodziewacie, że dzisiaj tutaj przybędzie? Z samych występujących to jest około 300 osób, no myślę wśród plus rodzice, dziadkowie, publiczność taka z zewnątrz, to może być około 500 osób, ciężko jest mi powiedzieć. Bardzo fajna impreza, dzieci dały, widać z siebie wszystko, trochę zestresowane były, ale ogólnie impreza ciekawa, wszystko się podoba, jest fajnie, rodzinnie. No bardzo mi się podoba, piękne występy. Pierwszy raz jest pani tutaj? Nie, co rok tu jesteśmy. Co roku, tak? Tak. Z dziećmi razem. Tak. Przygotowują się teraz do następnego występu dzieci. Nasze, widać, jeszcze jedną piosenkę tutaj będą prezentować. No ale bardzo fajnie tak, że takie coś jest zorganizowane w naszym mieście. Podoba ci się ta impreza? Tak. Występowałaś na scenie? Tak. A jaką piosenkę śpiewałaś? O czym była piosenka? O przedszkolakach, tak? Tak. Tutaj mama widzę, że podpowiada. Występ się podobał? Tak. Tak, przepiękny mama występ, zadowolona. Tak. Przedszkola mini. I dmuchańce są, Majeczko, tak? Najbardziej co lubisz? Dmuchańce. Dmuchańce, tak. Mam tyle lat. Tyle, tak? A jak ci się podoba ta impreza? Fajna jest, bo dlatego, że lubię mojego tatusia. Na bogaty program imprezy składały się również występy dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych działających w Nowej Rudzie. Na scenie również prezentowały się sekcje muzyczne i taneczne działające w Miejskim Ośrodku Kultury, którym to również przygotowano panel o ojcostwie oraz wyświetlane były filmy dla dzieci, na które wstęp był wolny. Na zakończenie tego dnia odbył się koncert zespołu Noe. Korzystając z okazji, oczywiście chciałam złożyć wszystkim najmłodszym, wszystkim dzieciakom, tym małym i dużym, jak najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego, co najlepsze, spełnienia marzeń, radości, żeby cieszyły się życiem, były sobą i no, wspaniałego święta dzisiejszego dnia. Gwiazdy, i są świecą, i są noc nad